Jeszcze jest jeden ważny aspekt pracy scenarzysty, to jest znajomość swoich praw i umiejętność czytania umów z producentami, umiejętność walczenia o stawki, o swoje na przykład prawo do tego, żeby nie pisać ilości draftów w nieskończoność. Tak naprawdę możemy wszystko negocjować, co tylko nam przyjdzie do głowy. Magdalena Kuczewska, producentka filmowa, mama dwójki dzieci, żona i sama mówiąca o sobie, że jest uziemioną optymistką. Współpracująca na stałe z Netflixem, Amazonem, Polsatem oraz dystrybucją Polsatu Movie Service oraz Magdalena Wleklik, scenarzystka filmowa, telewizyjna i radiowa, laureatka zeszłorocznych konkursów scenariuszowych, przewodnicząca zarządu Koła Scenarzystów Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz współtwórczyni Biblioteki Scenariuszy Filmowych, który jest partnerem festiwalu Script Fiesta. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Super was widzieć. Netflix miał pełną salę, ale tutaj nasza prowadząca ma pewną trudność, bo są dwie Magdaleny. Zastanawialiśmy się, jak to rozwiązać, ale może jakoś sobie z tym poradzimy. Dziewczyny, myślę, że podołamy. Bardzo mi miło was widzieć, tak jak powiedziałam. Tematem naszej rozmowy jest, jak pitchować pomysł bez strachu, żeby nam go nie ukradli. Więc jakby nie patrzeć, moje pierwsze pytanie do was jest, jak to zrobić? Wczoraj rozmawiałyśmy sobie trochę na temat tego panelu i doszłyśmy do wniosku, że jest w ogóle bardzo dużo około tematów związanych z tematem naszego spotkania, więc zdecydowałyśmy, że ja zacznę od takich bardzo... No może podstawowych i oczywistych, ale kwestii formalnych, czyli takich miejsc, w których warto, żebyście poszukali rozwiązań do zarejestrowania swojego projektu. Nie będę wam opowiadać szczegółów, ponieważ wszystko jest bardzo jasno i dokładnie opisane w tych miejscach, które wskażę. Powiem tylko o nich, czyli o Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych, która cały czas prowadzi rejestr projektów. One muszą mieć formę spisaną, jest tam kilka okoliczności, które należy zrealizować, żeby taki projekt zarejestrować. Sprawdźcie sobie na stronie KIPY. To jest pierwsza formalna rzecz. Drugą formalną rzeczą jest to, co ja zwykle staram się stosować i tak naprawdę uważam za podstawę nawiązania relacji między mną a scenarzystami, reżyserami, czy też w ogóle twórcami filmowymi, mianowicie NDA. Czyli taka umowa poufności. Uważam, że jest to forma, która sprawia, że dwie strony są niejako zabezpieczone, co w moim odczuciu jest tak samo ważne dla was, jak i dla mnie jako odbiorcy projektu. Troszeczkę więcej o tym powiem w dalszej części, kiedy będziemy mówiły o tych pobocznych tematach. No i trzecią rzeczą jest kodeks cywilny, który bardzo rzadko stosujemy. 72 artykuł kodeksu cywilnego, którego przytaczać nie będę, ale dotyczy on takiej wymiany naszych relacji w obliczu negocjacji. Czyli założenia, że jeżeli państwo przychodzicie do nas na negocjacje albo ja negocjuję z wami, to ideą tych negocjacji ma być podpisanie umowy. Czyli jest przyjmujemy takie założenie i zawsze możecie się na ten przepis kodeksu cywilnego powołać, jeżeli te wasze negocjacje albo samo przedstawienie projektu, który ma dążyć do podpisania umowy, został złamany. My jako twórcy, jako filmowcy bardzo rzadko posługujemy się w ogóle kodeksem cywilnym. Myślę też, że w ogóle dużo mniejszej skali posługujemy się w ogóle prawem, ale wiem też, że Magda będziesz chciała chyba powiedzieć coś też o możliwości rozwiązywania konfliktów, czy też gdzie udać się, kiedy jakaś sytuacja... Jakie mamy źródła wsparcia dokładnie, tak naprawdę w tej kwestii. Że możliwości wsparcia bez ponoszenia kosztów, bo jeżeli myślimy sobie... Okej, kodeks cywilny, nie jesteśmy prawnikami, nie wiemy tak naprawdę, co z tym zrobić, no to co dalej? No jest organizacja, tak, ty jesteś w niej zrzeszona, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, ja również, gdzie możecie udać się na bezpłatną poradę prawną, w której możecie rozpatrzyć konkretnie swój przypadek, określając tak naprawdę, w którym miejscu byliście w momencie zawiązywania tej relacji, w jaki sposób przedstawiliście swój projekt. To, za czym ja jestem i co uważam za bardzo istotne, to jest jednak ta forma pisana. Zarówno dotyczy to Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych, jak i tych wszystkich kwestii związanych z prawem, ponieważ w prawie, jak dobrze wiecie, no nie chodzi o to, jakie jest prawo, tylko chodzi o to, jakie mamy dowody.
W związku z tym to wszystko, co napiszecie, to wszystko, co przedstawicie w jakichś okolicznościach, w których mogą być świadkowie, w których mogą znaleźć się osoby, które będą świadczyły za was, jakby będą świadczyły o tym, że to wy mówicie i to wydarzenie miało miejsce wcześniej na przykład niż realizacja tego projektu, służą jakby wam i na waszą korzyść. Ja tylko powiem ze swojej perspektywy producenckiej, że mnie również zależy na tym, żeby te relacje były usankcjonowane, ponieważ ja wtedy mam poczucie bezpieczeństwa, które jest dla mnie również istotne. Mam poczucie bezpieczeństwa mianowicie takie, że to, że my rozmawiamy, państwo poświęcacie czas na przygotowanie projektu, na rozmowę. Ja jako producent poświęcam swój czas na rozwój tego projektu lub też przedstawienie go moim partnerom. A wiecie, nie mogę przedstawiać Netflixowi, Amazonowi, TVN-owi, Polsatowi wszystkich swoich projektów, no bo jest to co najmniej nielogiczne. Zawsze się specjalizujemy w jakimś gatunku, temacie, coś nas elektryzuje, do czegoś mamy energię bądź też nie, pasję. I takie zawiązanie naszej relacji, które nabiera jakiejś formy prawnej, poważniejszej, idącej dalej, dla mnie też jest informacją, że ja wkładając swój czas, tego czasu nie tracę. Czyli ja uważam, że jest to rzecz, która zawsze powinna się wydarzyć, żeby ta relacja była obustronna. No ale może teraz oddam głos Magdzie też, żeby te formalności podsumowała z perspektywy scenarzysty, scenarzystki. Dziękuję, dziękuję. Znaleźliśmy się od razu w samym środku tematu, ale może ja jeszcze wrócę do samego tytułu tego panelu, także samo słowo kradzież jest naprawdę bardzo mocnym określeniem, ponieważ no, na rynku zdarza się, że jest kilka scenariuszy na ten sam temat i też zdarza się czasami, że słyszę, docierają do mnie czy też do samej organizacji Koła Scenarzystów Stowarzyszenia Filmowców Polskich, bo tę organizację reprezentuję, to zdarza się, że przychodzą scenarzyści, którzy mówią tak, rzeczywiście mój pomysł został ukradziony, ale w momencie, kiedy już dochodzi do rozmowy z prawnikami, okazuje się, że być może to jest jakiegoś rodzaju inspiracja. Być może też jest tak, że po prostu kilku osobom przyszedł ten sam temat do głowy. Działanie wszechświata, te pomysły bardzo często schodzą, słuchajcie, to jest bardzo dziwne, ale my się inspirujemy tym, co jest wokół nas i niejako te inspiracje, myślę, wpływają na to, co z nas wychodzi. Mówię o was, scenarzystach, ja nie tak, piszę. Tak, oczywiście, też jeszcze rok Mickiewicza, rok Norwida, tak to wszystko kumuluje. Tak, ja też dodam, ja dokładnie miałam taką sytuację w kontekście mojej współpracy z moim partnerem zawodowym i życiowym, ponieważ rozwijaliśmy 3 lata temu projekt i ja czytając no, jakieś informacje o powstających filmach akurat wtedy w słowetnym Hollywood, przeczytałam, no słuchajcie, opis filmu, który rozwijamy. W Daily Mail po prostu o czym będzie ten film, kto w nim gra, charakterystykę bohaterów, jak oni wyglądają. To było po prostu nie do wiary i jak bardzo zbliżone były do siebie te elementy. Rozwijamy ten projekt dalej, ponieważ okazało się, że niestety Hollywood nie zrobił tego filmu dobrze, nie cieszył się dużą popularnością, więc daliśmy sobie taki challenge, ale to co mówisz, myślę, że też jest istotne, czyli to de facto nie zawsze w sytuacjach już formalnych zostanie ocenione jako kradzież, właśnie nie mając tych elementów, o których mówimy, czyli możliwości oceny. Co można zrobić? Właśnie co może scenarzysta zrobić, tak żeby się zabezpieczyć? Po pierwsze, na pewno jeżeli to jest żyjący bohater, bądź też istnieją żyją jeszcze jego spadkobiercy, bądź jest to adaptacja książki, na pewno na piśmie należy mieć zgodę. Czy autora, czy też właśnie żyjącej osoby. Tu też dwustronność, będę się wtrącać, ponieważ to jest dokładnie też zabezpieczenie dla was. Ja byłam, ponieważ jakieś kilka różnych projektów już zrealizowałam, ale też kilka jeszcze nie powstało w formie filmów, ale cały czas są w dewelopmencie i te dewelopmenty są długie, to miałam dokładnie taką sytuację, o której mówisz. Był bohater, powstał film na podstawie jego historii, którego tytułu oczywiście w tej chwili nie pamiętam, ale to była historia nauczyciela, który tracił wzrok. Pewnie widzieliście ten film z Andrzejem Chyrą w roli głównej. Ja jeszcze studiując w Szkole Filmowej w Łodzi pracowałam wtedy z reżyserem dokumentalnym Pawłem Ziemilskim. Jak jest, to go pozdrawiam, żartuję, pewnie go nie ma. Rozmawialiśmy z tym panem, Paweł z nim rozmawiał o tym, żeby zrobić o tym film dokumentalny. No i Paweł się spotkał z nim kilka razy. Ja jeszcze wtedy nie miałam takiej wiedzy, że to też powinno być zawarte od razu w formie pisemnej, co by zabezpieczyć tę sytuację.
No i okazało się, że nasze rozmowy zakończyły się właściwie dosyć naturalnie, ponieważ pan nie do końca czuł też, że to jest moment. My sami też czuliśmy, że tak naprawdę opowiadanie dokumentalne byłoby o tyle mocne, gdyby działo się w tym czasie, a nie byłoby jego opowiadaniem o tym, co się działo, bo tam były bardzo rzeczywiście ciekawe te rzeczy, natomiast bardzo trudno byłoby je zobrazować w formie dokumentu, nawet jeżeli mocno byśmy ingerowali w jego strukturę reżyserską, więc niejako troszeczkę sami z tego zrezygnowaliśmy. W momencie, kiedy wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić z tego film fabularny, gdyż uznaliśmy, że to jest w ogóle ciekawa inspiracja, no właśnie okazało się, że powstaje taki film. Druga rzecz od strony scenarzysty. Więc przygotować jak najlepiej swój projekt. I to nie tylko jeżeli chodzi o napisanie treatmentu, również jakieś drobne streszczenie, logline. Loglinem zwykle porozumiewamy się jako we wstępie rozmów z producentami. No i oczywiście z każdym odbiorcą, z każdą stacją, z Netflixem, ponieważ żaden z waszych scenariuszy, z przykrością to, co stwierdzam, bardzo rzadko jest jakkolwiek przetłumaczony i nikt z zarządu amerykańskiego całego scenariusza raczej czytał nie będzie. Są to potężne rekomendacje czy Łukasza Kluskiewicza, czy Sylwii Wilk z Amazona, która jest po to w takiej stacji, żeby ktoś doskonale wiedział, o czym to będzie historia. Nie zawsze te całe duże formy są tłumaczone. No, tu widziałam też wśród paneli panel dotyczący tej książki Save the Cat. I powiem wam, no mój partner, scenarzysta, no trochę nie tyle, że nie rekomenduje tej książki, co uważa, że jej przeczytanie wcale nie doprowadzi cię do napisania wyłącznie dobrego tekstu. To jest bez znaczenia. Natomiast ja z mojej perspektywy producenckiej, czytając tę książkę już jakiś czas temu, nauczyłam się oceniania, odbierania projektów też niejako przez te małe formy. I tam jest co prawda takie sprzężenie zwrotne, czyli to, że tworząc tekst, tworząc pomysł, tworząc koncepcję, powinieneś wrócić do całości i jeżeli nie jesteś w stanie napisać logline'u, to znaczy, że w tej historii coś nie działa i powiem wam, że absolutnie się z tym zgadzam. Abstrahując od tego, że teraz mamy tak dużo kontentu i możliwości wyboru spośród filmów, seriali, całego entertainment, że ja na przykład wybierając tytuły, oczywiście sugeruję się rekomendacjami, ale czasem jak czegoś szukam, to rzeczywiście jedyne, co jest mnie w stanie wciągnąć, to jest to krótkie zdanie, które zaprosi mnie do obejrzenia tego projektu. Jasne. Powiedziałyśmy sobie tutaj troszeczkę o tym, jakie mamy jakby narzędzia prawne, jakie też instytucje mogą nas wspierać jakby w tym dążeniu do zabezpieczenia swojego projektu. Powiedziałyście coś też, co wydaje mi się bardzo istotną kwestią, że do pitchingu sam treatment albo one pager nam nie wystarczy i to jest cały szereg innych dokumentów, prezentacji, opisów, które przy pitchowaniu projektu, przy prezentacji projektu też koniecznie powstają. A teraz chciałabym was podpytać, bo jest scenarzysta, ma zrobiony ten pakiet, o którym już sobie powiedziałyśmy, w którego w skład nie wchodzą tylko teksty w postaci scenariusza, treatmentu. Podsumujemy to może, co w naszym odczuciu wchodzi w taką dokładnie, w taki pakiet. To też sobie podsumujmy, ale chciałabym was zapytać, jak potem wy dalej widzicie tą ścieżkę, bo jakby dalej stoimy przed tym kontaktem z producentem i powiedziałyśmy sobie to wczoraj w rozmowie między nami, jak się szykowałyśmy do tego panelu, że bardzo ważna jest ta relacja scenarzysta-producent. Chciałabym, żebyście też troszeczkę o tym powiedziały. Tak, pitching nie polega tylko na tym, że stoimy przed pełną salą i przed setką osób, tylko również polega na takim bezpośrednim kontakcie z producentem. I jeżeli przygotujemy się do tego dobrze, bo inaczej się mówi tak do pełnej sali, inaczej nawet prywatnie, tutaj też często we współpracy to jest też tak ważna jest takie osobiste, jakaś energia, która się rodzi podczas rozmowy o danym projekcie. I czasami czujemy, że na przykład z jakimś producentem, rozmawiamy o naszym własnym pomyśle, o naszym własnym scenariuszu i ten producent opowiada nam zupełnie inny film. I nagle się okazuje, że my nie chcemy zdecydowanie z nim współpracować. Znaczy w ogóle pitching przez bardzo długi czas był, mam wrażenie, w naszym kraju mocno bagatelizowanym elementem, ale jak teraz wszyscy wiemy, jest elementem niezbędnym. Nawet w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej w większości priorytetów pitching jest elementem obowiązkowym, czyli jeżeli wasz projekt przejdzie do drugiego etapu,
po tym następuje zawsze prezentacja projektu. I zawsze na tą prezentację jest dosłownie kilka minut, co ja uważam akurat jest bardzo dobre, ponieważ ja mam, znaczy nie chcę, żeby to też zabrzmiało jakoś źle, ale ja jestem orędowniczką takiego podejścia, że pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz i oczywiście można je potem naprawić, odbudować, natomiast jest to dużo większa praca i dużo większa rzecz. Wczoraj rozmawiałyśmy o tym, ja mówię niejako za siebie i niejako o moich doświadczeniach, ale wiem, że pojawiają się te moje doświadczenia też w moich rozmowach z moimi kolegami producentami, czy też z osobami, z którymi ja współpracuję, mianowicie o sposobie nawiązywania relacji między scenarzystą a producentem, reżyserem a producentem. Poruszyłyśmy wczoraj te kwestie i generalnie uważam, że to jest coś, nad czym wszyscy powinniśmy jeszcze popracować. I to jest też elementem waszej ochrony, czyli dążenie do tego, żeby ta relacja stała się niejako bardzo bezpośrednia, ale jednocześnie zbudowana na początku. To znaczy mam na myśli konkretnie, jeżeli ja dostaję wiadomość, cześć, mam tutaj swój pakiet, wysyłam ci scenariusz, prezentację, charakterystykę bohaterów, daj znać, co o tym myślisz. Ja nie mogę przeczytać takiego maila i ja nie czytam takich wiadomości z dwóch względów. Pierwszy wzgląd jest taki, że ja nie wiem, kto do mnie napisał. Muszę poświęcić czas, żeby zgooglować lub też sprawdzić, zapytać kogoś, kim jest ta osoba, żeby móc sobie zbudować też obraz, jakiego rodzaju charakter projektu może mi zaoferować w moim odczuciu. A druga rzecz to są właśnie kwestie ochrony i prawa. To znaczy dla mnie osoby, która produkuje aktualnie 3 filmy, czy też ma w dewelopmencie kilka jeszcze innych projektów, jest to pewnego rodzaju niebezpieczna sytuacja. Bo to, co powiedziała Magda na początku, czyli fakt, że te pomysły bardzo często schodzą w jednym czasie i może się okazać, że to jest niejako albo inspiracja, albo coś po prostu bardzo podobnego, wynikającego z okoliczności, które nas otaczają i z nich czerpiemy i tak dalej. I teraz ja dostając taki materiał, otwierając go, narażam samą siebie na pewnego rodzaju komplikacje. To znaczy w moim filmie właśnie jest bardzo podobna scena i państwo przychodzicie do mnie i mówicie, pani mi ukradła pomysł, pani mi ukradła scenę w filmie. Pani tego maila otworzyła i przeczytała. Pani wtedy tego maila otworzyła i przeczytała. I wiecie, ja mam... moje dane są udostępnione, bo ja też uważam, że powinniśmy absolutnie dzielić się swoimi pomysłami. Nie powinniśmy się absolutnie bać tego, że ktoś nam te pomysły ukradnie, bo jeżeli się tego boimy, to szczerze nie wierzymy w siebie. To znaczy, tak, jeżeli ja jestem przekonana o tym, że ja wnoszę tę wartość z siebie, swojej osoby, swojej twórczości, swojej energii, swojego podejścia do postrzegania świata, to znaczy, że nikt mnie nie może zastąpić. Tak? To znaczy, ale że nie można mnie wymienić i ukraść. Nie demonizujmy też tego pierwszego wrażenia, dlatego że jeżeli chce się pracować w zawodzie scenarzysty, może być taka sytuacja, że ktoś napisze jeden scenariusz, czy też dba o to, żeby napisać jeden scenariusz, jeden serial i zarobić miliony. Tak, to tak, tylko ja sytuacja. Właśnie nie mówię nawet o ocenie i demonizowanie takiego pierwszego wrażenia, to znaczy ja jako producent nie mam potrzeby, żebyście zabłysnęli po prostu zorzą i pokazali, jacy jesteście wspaniali, bo to wasz projekt będzie też za was mówił i się bronił. Chodzi mi bardziej o to, że jeżeli ja dostaję informację od was mailową, która mam wrażenie została rozesłana z klucza, z listy producentów, Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych bądź z jakiegokolwiek innego źródła, która jest nieskierowana do mnie, która jest niespójna z tym, co możecie sobie wyczytać z naszych doświadczeń, że wiecie, z kim pracujemy. Teraz wszystkie informacje są dostępne. Słuchajcie, jesteśmy tak w większości przypadków oczywiście, bo wiadomo, że nie we wszystkich, ale zobaczcie też na wczorajsze spotkanie, nie wiem, czy na nim byliście, czy będziecie mogli sobie odsłuchać, ale na swego rodzaju wielką otwartość też Netflixa, czy też ta sama kwestia dotyczy Amazona, na to, żeby te wasze projekty poznawać, na to, żeby je czytać, żeby szukać w nich doświadczeń. I też mi nie chodzi o to, że to pierwsze wrażenie świadczy też wyłącznie tylko o tym, jacy jesteście, jacy będziecie, jak będziecie rozwijać projekty, bo też nie zawsze pierwszy film jest super udany, tak? To jeżeli ktoś jest w stanie wejść dalej, to też wasze szczęście i z takimi ludźmi warto pracować. Nie? To nie chodzi o ocenę taką absolutną pierwszego wrażenia, tak, ale chodzi mi o pewne zbudowanie tej komunikacji, tego podejścia do stworzenia relacji. Ponieważ jeżeli wysyłacie komuś projekt, swój scenariusz czy swoją koncepcję, musicie w ogóle chcieć z tą osobą pracować. Słuchajcie, wysyłanie do
30 producentów, których nie znacie, których możecie nawet nie znosić, będzie dla was udręką w pracy. I wydaje mi się, że to jest też bardzo pomagający efekt. Powstaje naprawdę bardzo dużo filmów i czasami mamy takie wrażenie, o Jezus, ten film nie jest w ogóle jakoś super wyjątkowy, nawet nie jest czasami fajny. Czemu on powstał? Ano powstał, ponieważ na powstanie filmu składa się wiele okoliczności. To nie jest tylko i wyłącznie kwestia, oczywiście jest to kwestia kontentu, możliwości, potrzeb rynku itd., itd., ale powstawanie filmu to jest bardzo długi, myślę, trudny proces. Jest to proces, w którym biorą udział ludzie, czyli zbudowany jest też na relacjach między tymi osobami i taka sytuacja może tylko ułatwić obu stronom, jakby przyczynić się do tego, że ten projekt ma szansę powstać z powodzeniem. Tutaj Magda Wyklik, powiedziałaś teraz o niedomonizowaniu tego pierwszego wrażenia, jakbyś mogła też to trochę rozwinąć z punktu widzenia scenarzysty. Tak, że warto sobie zaplanować swoją własną ścieżkę kariery, czy też projektów, za którymi chcemy podążyć. I teraz jest w zawodzie scenarzysty jest taki pewien, w pewnym momencie może być rozdźwięk pomiędzy tym, czy wybieramy film, czy telewizję, czy też może jakieś inne formy, jak na przykład formę radiową. Także to po pierwsze, żeby sobie to dobrze zaplanować i jeżeli mamy projekt, którego obawiamy się, że zostanie przez kogoś przejęty bądź ktoś inny się nim zainspiruje, to wydaje mi się, że pokazywanie tego projektu właśnie jak największej ilości producentów, tylko producentów, którzy zajmują się konkretnym gatunkiem czy też konkretnym rodzajem kina, tak, to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, z kim się rozmawia i jaki film my chcemy zrobić. Bo jeżeli piszemy scenariusz, my sobie w jakiś sposób ten film kręcimy w głowie, w związku z tym my chcemy, żeby ta wizja znalazła się potem na ekranie. Uczestnictwo w konkursach. To też jest trudne. Tak, no, ale to też, żeby była spójna wizja z tym producentem. Jest ważna rzecz. Jeżeli jest się scenarzystą, nie reżyserem, to też warto sobie wybrać reżysera, zwrócić się do niego z tym projektem, opowiedzieć i być może, jeżeli we dwójkę wtedy skierujemy ten projekt do jakiegoś producenta, zgadzam jest się większa z tym, bo to też szansa sprawia na w naszych oczach producentów wrażenie, że jest to projekt, w który uwierzyła jeszcze jakaś osoba, który został przez tę osobę też przepracowany, który ma jakieś dodatkowe elementy, których nie zawsze, których konstruowanie nie zawsze leży po stronie scenarzysty, więc no tak, absolutnie, to jest wzmacnianie po prostu tego, co mamy do zaoferowania. Tak, to nie tylko, to nie musi być reżyser, może być również aktor. Jeżeli mamy film historyczny, może to być oczywiście jakiegoś rodzaju naukowiec, specjalista w danej dziedzinie, to może być też scenograf. Konsultanci, dokładnie, którzy powodują, że projekt, no nie wiem, nie został tylko wymyślony przez jedną osobę, nie wszystkim jesteśmy w stanie się znać, tak? My mamy teraz w scenariuszu akurat kwestię dotyczącą choroby psychicznej i skonsultowaliśmy to z psychiatrą po to, żeby wiedzieć tak naprawdę, jak w oczach specjalisty może zachowywać się taka osoba, mimo że na pierwszy rzut oka wydaje nam się, że możemy to wiedzieć, no bo mniej więcej każdy z nas jakąś psychiczną osobę mamy w swoim otoczeniu ma. Raczej na ten temat. Dokładnie, nie, żartuję, ale chodzi o to, że rzeczywiście to bardzo wzmacnia projekt i też dodaje takiej prawdy później, tak? I to, co też mówi Magda i to też, co ja mogę powiedzieć ze swoich doświadczeń, im lepiej ten projekt jest przygotowany, przemyślany, tym mniej osób ma szansę go popsuć. Ponieważ jak jest nieprzemyślany i nieprzygotowany, to wszyscy gdzieś w pewnym momencie czują, że należy nad nim popracować i no nie daj Boże, jak zaczną to robić z waszej perspektywy. A niestety zaczną to robić i na to też, myślę, powinniście być przygotowani, że pitching to jest pierwszy element, bardzo ważny i istotny, ale później ta otwartość na to, że jest zawsze u jakiegoś partnera, jeżeli chodzi o telewizję, to redakcja, potem jest jeszcze producent. Ja jestem, powiedzmy, producentem wykonawczym, ale nade mną najczęściej w przypadku projektów zależnych, czyli nie takich, które ja finansuję, bo takie też realizujemy, ale dużo też współpracujemy z innymi partnerami. Są osoby, które też odbierają ten tekst, które też odbierają te koncepcje i które zawsze będą chciały powiedzieć coś na ten temat.
Tak, sam scenariusz może być też dopracowany nie tylko do tej formy scenariusza, samej końcowej formy któregoś tam draftu, tylko również to spotkałam się z tym, że sami scenarzyści przygotowują swój pitch deck, czyli taką obrazkową historię, opis, prezentację, którą mogą przesłać producentowi. Tak, ale tutaj akurat myślę, że to jest bardzo ważne, natomiast fajnie, jak to już jest w ramach współpracy z producentem, ponieważ te pitch decki w zależności od partnera, czyli Netflix chce pitch deck bardzo konkretny. Byłam na takim szkoleniu z szefem Netflixa, tym amerykańskim, i on, wiecie, Ameryka się posługuje obrazkiem. Ameryka się posługuje hasłem, obrazkiem, loglinem, zdjęciem, wyobrażeniem, które sobie jesteś w stanie stworzyć, i tam pitch deck to tak naprawdę jest folder reklamowy. To nie jest pitch deck, który jest taki, jak nam się wyobraża, zbudowany na tekście, natomiast polska strona bardzo konkretne informacje oczekuje, aby w takiej prezentacji się znalazły, i trochę wasza praca może być nadmierna albo też niewystarczających kierunkach, żeby to zbudować, a jednocześnie na przykład Amazon ma już zupełnie inne podejście, bo inne ma osoby, które się zapoznają z projektami. I to jest też jakiś rodzaj, wiecie, jedni lubią czytać dłuższe formy, inni lubią czytać krótsze. Niestety świat idzie w tą stronę, że wszyscy będziemy czytać pewnie za chwilę 3 zdania i to będzie wyporność nasza się na tym kończyła. I to jest też dla nas informacja. Dlatego te elementy, które są... Powiedziałyśmy sobie teraz trochę o tym pitch decku, i w zależności od zamawiającego on się zawsze różni. Warto jest go współtworzyć z producentem. To też super, że to z waszej strony padło. Natomiast powiedziałyśmy sobie w pierwszej części naszej rozmowy o tym, że fajnie jest pojawić się jakby u producenta z czymś więcej niż treatment i sam scenariusz. Jakbyście mogły troszeczkę to rozwinąć. Jak Magda, ty to odbierasz? Jak Magda, ty myślisz o tworzeniu takiego pakietu, który jest pierwszym pakietem, który ze strony scenarzysty jest kierowany do producenta? Najlepiej, jeżeli jest jak najbardziej zaawansowany, czyli to nie jest taki swobodny potok myśli, tylko to już jest zorganizowany scenariusz w którymś tam drafcie. Oczywiście, jeżeli piszemy pierwszy draft, to być może musimy się zamknąć u siebie w gabinecie i po prostu go napisać, ale potem z nim wychodzimy już na zewnątrz. No, nikt nie pisze scenariusza dla siebie, bądź też nie pokazuje go wydawcy, redaktorowi i nie trafia od razu do czytelnika, tylko my jakby przechodzimy przez cały szereg procesów. Zresztą tutaj już o tym mówiliśmy, prawda? Tak, tylko to też zależy od formy współpracy, bo ja też, myśmy zrealizowali taki film Dawid i Elfy dla Netflix, jako jeden z pierwszych w ogóle filmów, który w Netflixie był też, jak to się nazywa, dystrybuowany. I słuchajcie, sprzedaliśmy ten projekt na podstawie one pagera. Po prostu to była jedna strona. I wtedy jest ta praca zupełnie w innej formule, bo my wiemy, że zatrudniamy scenarzystów, tak? Bo my wiemy, że ten projekt będzie powstał, i to jest w ogóle zupełnie inna historia, ponieważ tworzymy to już pod pewne oczekiwania tematyczno-ekonomiczne, które producent też musi wziąć pod uwagę, jest które już zna. To wtedy taki projekt szyty na miarę, prawda? Dokładnie, to szyty nie na jest miarę, tak nie? Bardzo mocno autorski projekt wtedy. Dokładnie, więc tu słuchajcie, to też z naszej rozmowy pewnie wyniknie pewien rodzaj, takie mam wrażenie, okej, to jak właściwie to robić, nie? No właśnie, myślę, że to jest bardzo indywidualna kwestia. Zarówno to jest kwestia dotycząca tego, z kim to robić, dla kogo to robić, i właśnie z tego wyjdzie, jak to robić, nie? No to potrzeba czasu na zbudowanie relacji, tak. Ale też wśród scenarzystów panuje też, szczególnie tych, którzy zaczynają, panuje pewne przeświadczenie o tym, że istnieje jakiś szklany sufit, który należy rozbić i dopiero przez niego przejść, i wtedy dopiero robimy filmy z poważnymi producentami. Może tak się wydawać, ale jednocześnie, jeżeli my jak najwięcej wychodzimy ze swoimi projektami dobrze przygotowanymi, wychodzimy na zewnątrz, czyli bierzemy udział w konkursach, bierzemy udział w pitchingach, chociażby takim jak tutaj w Warszawskiej Szkole Filmowej, czy też zapraszam Państwa na pitching, który organizujemy jako koło scenarzystów wspólnie z kołem reżyserów Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Organizujemy trzecią edycję SF Pitchu, która odbędzie się w kinie Rejs w Warszawie 14 kwietnia, czyli już niedługo. Tam można zaprezentować swoje projekty przed producentami, reżyserami, ale też po prostu powiadomić świat. Tak, my piszemy na ten temat, więc może nie ma sensu, żeby ktoś inny zabierał się za niego. Też tutaj mówimy o osobistych doświadczeniach. Ja w zeszłym roku właśnie w takich konkursach, wyszłam do takich konkursów ze swoim projektem scenariusza historycznego,
historycznego i to jest komedia, która nazywa się, która ma tytuł Królowa Garów. I rzeczywiście wiem o tym, że dwa inne tego typu scenariusze od lat już są na rynku. No, ja nad moim projektem 10 lat pracowałam, więc też po pierwsze cierpliwość jest ważna. Przepisywanie swojego projektu na nowo, na nowo. Ale ja też tylko powiem, że cierpliwość się opłaca. Znowu z doświadczenia, tutaj widzę koleżankę z dystrybucji, mówi serwis, która pewnie potwierdzić może, mój partner życiowy i zawodowy, scenarzysta i reżyser Mariusz Kuczewski swego czasu bardzo dużo pisał do szuflady tak zwanej. I pisał to w dosyć dużej formie, czyli właśnie w scenariuszu już, tak? To znaczy nie tylko takie pitch deski czy tam, czy treatmenty. I zdarzyło się parę razy tak, w jednym przypadku właśnie do filmu dotyczącego współpracy z Movie Service TFP, że producent był gotów zacząć produkować film, ale była jakaś trudność znalezienia dokładnie takiego tematu, scenariusza, historii, jakiej poszukiwali akurat na ten czas, bo wszyscy sobie zakładają jakieś założenia. To wczoraj, co powiedział Łukasz, czy Ania Nagler, przedstawiciele Netflixa, czyli to, że oni w tej chwili chcą pozyskiwać historie dające nadzieję, ja tak to zrozumiałam, swego rodzaju lekkie, radosne, przyjemne, ponieważ otacza nas coraz trudniejsza rzeczywistość i jest to fakt, no jest dla was bardzo cenną informacją, nie? To znaczy oczywiście oni później mówili, że zdarzają się przypadki i też to widzimy, jak oglądamy Netflix, że to wcale nie jest tak, że oni produkują tylko lekkie, przyjemne i wspaniałe seriale czy filmy, bo wiadomo, że od tej reguły są jakieś odstępstwa, natomiast naprawdę bardzo dużo się dzieje u nas na polskim rynku, miejsc i możliwości pozyskania tego, czego kto oczekuje. A wracając do sedna, to właśnie w naszym przypadku zdarzyło się tak, że taki scenariusz z szuflady, w który została włożona praca, łącznie ze script doktoringiem, był sobie w tej szufladzie i czekał na swój dobry czas. I takich projektów jest naprawdę bardzo dużo. Ten film, który my teraz, w który wchodzimy w zdjęcia w tym roku, to też jest scenariusz, który został napisany 6 lat temu, który najpierw nie powstał, bo Amerykanie robili taki sam, potem nie powstał, bo była pandemia, potem nie powstał, bo robiliśmy inny film i dopiero teraz przyszedł na niego czas i myślę sobie, że przebicie tego szklanego sufitu, czyli zbudowanie sobie niejako możliwości pracy nad czymś innym, a pozostawienie tego projektu na lepszy czas dla tego tekstu, dla tej historii, dla tego wydarzenia, oczywiście jeśli nie dotyczy ona bezpośrednio, nie wiem, katastrofy smoleńskiej, która historycznie była opowiedziana szybko i tak dalej, albo jest na tyle związany z otaczającą nas rzeczywistością, że przestaje być aktualny. Bo to, czy nas bawiły żarty z dzisiaj, nie oznacza, że będą bawiły za 10 lat, tak? Czyli ta uniwersalność historii niejako musi być tutaj zachowana. Natomiast ja cały czas uważam i mam przykłady takich sytuacji, że warto pisać do tej szuflady, bo you will never know, kiedy to będzie czas dla tego tekstu, kiedy będą sprzyjające okoliczności, kiedy wydarzy się tak, że ktoś akurat takiej historii potrzebuje, albo kiedy ten temat będzie akurat ważny. No ja jestem przeciwniczką pisania do szuflady, dlatego że zawsze trzeba wychodzić z projektem i omawiać go, nawet na spotkaniach z innymi scenarzystami. Tak, to przepraszam, to ja się z tym zgadzam, że trzeba go przedstawić, ale pewnie, nie czuć, że to jest jego jedyny moment, nie? O to mi chodzi. Tak, że to czyli, że nie powstał dzisiaj, to nie znaczy, że nie powstanie za 6 lat. To rzeczywiście dobrze, że to skorygowałaś. Ale wychodzimy z nim, ale nie, to, że on nie powstał teraz, właśnie tak, to jest bardzo dobre uzupełnienie. To, że on nie powstał teraz, to nie oznacza, że to jest zły projekt, to nie oznacza, że to jest zły scenariusz, albo to nie oznacza, że wy nie jesteście scenarzystami. Ja miałam na przykład, mój osobiste doświadczenie jest takie, że strasznie chciałam już zrobić debiut producencki pełnometrażowy, ale aż tak bardzo okrutnie strasznie, że właściwie wszystko robiłam, żeby to zrobić. No i nie zrobiłam tego przez 4 lata, urodziłam w międzyczasie 2 dzieci, ale to nieważne, poświęciłam się innym celom, natomiast nie zrobiłam i jak już zrobiłam ten film, I był on w dystrybucji i tak dalej. I tak sobie usiadłam i myślałam, Jesus, doskonale wiem, dlaczego on nie powstał 10 lat temu. To, ile włożyłam w niego pracy, jaki nakład pracy musiałam zrobić, ale też ile mieć wiedzy, doświadczeń mniejszych, które mnie budowały przez ten czas, pozwoliły mi się z tym projektem zmierzyć, z tym rynkiem, z tymi warunkami, z możliwościami, ze wszystkimi okolicznościami związanymi od pierwszego dnia zdjęciowego po sam koniec. Czyli niejako
po prostu musiałam być na to gotowa, na ten sukces. Nie, żartuję, ale chociaż nie, w sumie też. Ale myślę, że to nas w jakiś sposób może też pokazać nam, że ten czas, który wkładamy, ta energia i to wszystko jest naprawdę bardzo ważną kwestią. Abstrahując od tego, że te projekty się same zmieniają, nie? Czasie. Tak, tak. Mówimy tutaj o tej twórczej stronie pracy scenarzysty. Mówimy też o wychodzeniu z projektem, o prezentowaniu samego siebie, bo przecież biorąc udział w pitchingu sprzedajemy projekt, ale też sprzedajemy sami siebie, tak? Jak się z nami pracuje mniej więcej przecież po tym, jak teraz występujemy, też możecie jakby poczuć, jakiego rodzaju osobami jesteśmy. I to jest bardzo, bardzo ciekawe, że tak, że to za każdym razem też jest prezentacja jakby samego siebie, ale jeszcze jest jeden ważny aspekt pracy scenarzysty, to jest znajomość swoich praw i umiejętność czytania umów z producentami, umiejętność walczenia o stawki, o swoje na przykład prawo do tego, żeby nie pisać ilości draftów w nieskończoność, tylko na przykład w umowie świadomie zaznaczyć, że na przykład będą to 3 drafty, 6 draftów. Normalnie możemy, tak naprawdę możemy wszystko negocjować, co tylko nam przyjdzie do głowy. I właśnie tutaj chciałam, żebyśmy się pochyliły wspólnie nad tym słowem strach, bo powiedziałyśmy sobie, że to jest bardzo mocne słowo, jakby już w tytule, w temacie tego panelu. Powiedziałyśmy sobie, jak wygląda taki proces tak naprawdę pitchowania, jak się do niego przygotować, że ta relacja pomiędzy scenarzystą a producentem jest dla nas kluczowa. Natomiast chciałabym, żebyśmy powiedziały sobie trochę o zarządzaniu tym strachem i o instytucjach, które nas wspierają w tym. Bo też trzeba to powiedzieć i wydaje mi się, że warto jest, żeby to padło od nas na głos ze sceny. Scenarzysta nie musi umieć czytać tych umów i ma miejsca, gdzie może dostać takie wsparcie, gdzie może dostać jakby oparcie od prawników i ludzi, którzy się w tym znają i specjalizują. Jakbyście mogły troszeczkę opowiedzieć też o tym. W Polsce są 2 organizacje, które zrzeszają scenarzystów. Pierwszą z nich i trochę starszą jest Koło Scenarzystów Stowarzyszenia Filmowców Polskich, którego jestem przewodniczącą i zapraszam Państwa, tych, którzy już są po debiucie, żeby przystąpili do naszego koła, dlatego że organizujemy oprócz SF Pitchu również jakby całe same stowarzyszenie ma cały sztab prawników, którzy mogą członkom naszego koła pomóc w sytuacjach jakiegoś rodzaju zagrożenia czy strachu. Tak? Dobrze, jeżeli scenarzysta sam rzeczywiście uczy się czytać umowy i też temu służą najróżniejszego rodzaju przygotowane poradniki, które mamy na stronie internetowej. Również prowadzimy od czasu do czasu szkolenia na ten temat. I drugą organizacją jest Gildia Scenarzystów Polskich. Istnieje bardzo prężnie od 3, prawie 4 lat. Wydaje mi się, że to dobrze podałam ten termin, ten czas. I wiecie Państwo, to jest związek zawodowy. My nie mamy takich uprawnień właśnie jak gildia i to, że to jest związek zawodowy i bardzo szybko rośnie i członkowie Koła Scenarzystów również są członkami Gildii Scenarzystów, to daje nam pewnego rodzaju siłę. Siłę w rozmowach właśnie z producentami, z nadawcami. Ja tylko też dodam od siebie jako od producenta, że strach ma wielkie oczy, słuchajcie. I myślę sobie też, że trochę w naszej branży brakuje komunikacji, relacji, nie traktowania siebie jak kogoś, kto chce komuś zaszkodzić. Oczywiście sama znam bardzo dużo złych przykładów i sama również popełniłam kilka błędów w moich relacjach, które na szczęście udało mi się naprawić. Natomiast wydaje mi się, że pierwsza idea, jaka powinna nam przyświecać, to właśnie to, że my chcemy z tym konkretnym producentem albo z tym konkretnym projektem, albo właśnie, że my nie zakładamy, bo ja nie mówię, że ty mówisz o tych rzeczach zakładając taką rzecz, tylko że niejako nie uzbrajamy się od razu w narzędzia. Najpierw budujemy relacje. Oczywiście w drugiej kolejności musimy o siebie zadbać, ale w trzeciej kolejności musimy mieć też wiedzę, że rynek jest bardzo wymagający, bo bardzo dużo jest projektów, coraz więcej jest też twórców, coraz więcej jest też producentów. Zresztą widzicie to cały czas, prawda? I w takich okolicznościach podkreślam, relacje, bezpośredniość, weryfikacja tego, z kim rozmawiamy, dlaczego z tą osobą rozmawiamy, to jest oszczędność waszego czasu, energii i też myślę oszczędność takiego, bo ja na przykład jak dostaję taką wiadomość, mam tu fajny scenariusz, wysyłam treatment i odpisuję na to, uwaga pani Magdalena, nie otwieram takich wiadomości ze względu na prawo, najpierw podpisuję umowę NDA, zapraszam do rozmowy, pozdrawiam serdecznie, Magdalena Kuczewska. Nigdy nie dostałam odpowiedzi na tego maila, czyli rozumiem, że jest to
coś, co wy odbieracie, osoby, które piszą, jako odrzucenie. To w ogóle nie jest odrzucenie. Jest wręcz zaproszenie do dalszej rozmowy. Tak, może ono jest, może powinnam tam podkreślić, że bardzo mi miło i tak dalej, ale to, wiecie, nie chodzi o formę, nie? Chodzi o to, że dla mnie to jest komunikat zapraszający do rozmowy, a nie kończący historię. Ale rozumiem, że odbiorca takiego komunikatu może w ten sposób to odebrać. Dlatego cały czas podkreślam ten dialog, komunikację i to pierwsze wrażenie, które naprawdę robi się raz. I też rozsyłanie projektów do wszystkich stacji, do wszystkich partnerów, na wszystkie konkursy, naprawdę to nie jest totolotek. I w totolotka też rzadko kto wygrywa, nie? To też chyba wydaje mi się, że blokuje potem prezentację po twojej stronie producenta tego pomysłu w różnych miejscach. Nie, zmniejsza wartość tego projektu w oczach odbiorców. Tak, ale tutaj mówimy o dialogu, o wzajemnym porozumiewaniu się pomiędzy scenarzystami a producentami, ale myślę, że my jako scenarzyści powinniśmy zacząć ze sobą rozmawiać na trudne tematy. Trudnym tematem, najtrudniejszym, jaki sobie wyobrażam, oprócz prawnych kłopotów, oprócz tak zwanej, albo po prostu realnej kradzieży, jest sprawa pieniędzy, jakie zarabiamy za swoją pracę, jakie możemy zarobić. Bardzo często spotykam się z pytaniem właśnie, ile ja mogę chcieć za odcinek serialu, ile mogę chcieć za pełnometrażowy scenariusz fabularny. I tutaj dzięki Scriptwieście w tym roku nagrałam podcast z trzema producentkami. Szkoda, Magdo, że się nie znałyśmy wcześniej. Ale... Ja żyłuję stawki, nie żartuję. W każdym razie trzy producentki. Natalia Grzegorzek. Tak, to jest trudne. I to jest Anna, też... tak, Anna Waśniewska-Gil i... ojej, przepraszam, zabiję mnie. Joanna Szymańska. One trzy powiedziały konkretnie, jakie stawki na rynku istnieją, o jakich słyszały. Więc to też jest ważne, żebyśmy zaczęli o tym rozmawiać. Oczywiście, szanując jakby umowy. Ale to jest prawda i to też działa w dwie strony, bo wiecie, jest coś takiego, że zawsze jest ten pierwszy moment, no to za ile? I sobie siedzi ktoś i myśli, o Boże, jak powiem tyle, to za dużo. Z drugiej strony, jak powiem tyle, to ja nie będę się czuł usatysfakcjonowany i znowu wróciłabym do współpracy. Bo ja też tak naprawdę bardzo często nie wiem ile. Jest to tak niewymierna w moim odczuciu producenckim kwestia, uzależniona od bardzo wielu okoliczności. Bo inna to będzie stawka, jeżeli produkujemy originals dla Netflixa w ramach jakiegoś budżetu. Inna to będzie stawka, kiedy ja wiem, że ten film idzie do kina i też myślę, że należałoby to wziąć pod uwagę. Są ponieważ widełki, prawda? Dokładnie, konkretnie, dokładnie. Tak. A nawet to, co mówiłaś wcześniej w kontekście określenia w umowie, że jeżeli ten film pójdzie do kina, jeżeli zarobi 50 milionów złotych, to ja jako scenarzysta, abstrahując od tego, że macie do tego prawo z litery prawa, żeby ubiegać się o zwyżkę wynagrodzenia, jeżeli coś, co wykonaliście, no słynny przypadek Sapkowskiego czy różnych rzeczy, my tego nigdy nie robimy. Natomiast rynek jest usankcjonowany w tych kwestiach, tak? Mówię o rynku i prawie handlowym i prawach może poza naszą branżą stricte. Nie dotyczącej dokładnie, tylko branży filmowej. To jest jakby usankcjonowane odgórnie. Odgórnie, więc to są rzeczy, z których myślę powinniśmy korzystać, ale to, co jeszcze chciałam od siebie dodać. W moim odczuciu ta branża bardzo się zmieniła w stosunku do tego, co było kiedyś, z zupełnie naturalnych przyczyn, czyli ilości odbiorców, ilości producentów na rynku i ilości twórców na rynku. To znaczy dzisiaj producent to nie jest... Boże, żeby kogoś nie obrazić, bo teraz to jest tak wszystko, że nagrywane... Dobra, to nie jest jakiś, wiecie, wielki gość, który ma gruby portfel i po prostu trzeba zdobyć jego zaufanie. To jest tym ja, to są moi koledzy producenci, to są początkujący producenci albo już tacy, którzy coś w swoim życiu zrobili, którzy, uwierzcie mi, bez was nie są w stanie zrobić nic. Ponieważ to wasze spiritus mówiąc w postaci tekstu, pomysłu jest ostatecznie najważniejszą kwestią. Tak, to bardzo, przepraszam, już tylko dodam, bo że bardzo trudno jest scenarzyście, który jest zamknięty w czterech ścianach, pisze swój pierwszy projekt, szczególnie ten pierwszy jest bardzo, bardzo istotny. Trudno jest potem wyjść do producenta i opowiadać o nim. Tak, i tutaj... No to musi się tego nauczyć niestety. No to ja wam mówię, że bez tego... No to nawet wczoraj o tym poruszałyśmy trochę te kwestie. Dla mnie troszeczkę inną kwestią jest pisanie książki, a troszeczkę inną jest pisanie scenariusza. To jest... Nawet jeżeli to jest film trudny, który opowiada o trudnym zdarzeniu i tak dalej, to styl to musi dotrzeć do kogoś. To znaczy musi dotrzeć albo do odbiorcy, w moim odczuciu oczywiście, spotykam się często z producentami czy też z twórcami, którzy uważają, że robią coś tylko dlatego, że po prostu potrzebują to powiedzieć. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam jako odbiorca, producent, odbiorca kontentu, jako twórca, jako, no nie wiem, czytający scenariusze.
ponieważ zawsze w moim odczuciu przy tworzeniu filmów, seriali, takiej sztuki audiowizualnej powinien po drugiej stronie stać widz. W moim odczuciu. Zresztą chyba to samo wczoraj powiedział Netflix, nie? Że oni muszą to brać pod uwagę, bo wiecie, dla siebie, no nie wiem, czy bym się chciało wkładać tyle pracy po to, żeby ktoś, czy tam 5 osób zobaczyło takie dzieło. I niestety, żeby przekonać do tego, że to wy macie coś do powiedzenia tym ludziom, musicie umieć mówić, no jakby nie tylko pisać. Musicie umieć tak albo tak się prezentować, albo taką formułę znaleźć dla siebie, bo to nie chodzi o występ. Pitching to nie jest zaśpiewanie piosenki, zatańczenie i wyśpiewanie 4 wersów swojego scenariusza, tylko to jest rzucenie światła na ten projekt tak, żeby ktoś to światło chciał przyjąć, w moim odczuciu. Tak, ale spotkałam się z dziwnymi pitchingami, na przykład rzucaniem zupkami chińskimi albo rozdawanie cukierków, tak, spotkałam się z tym. Albo na przykład scenarzysta opowiadał swój projekt, ale powiedział, dobrze, to jest kryminał, więc ja nie powiem, jak się zakończy. No i to, a, jakby, to świetne. No i mimo pytań od producentów z widowni, jakby tutaj jakby scenarzysta, no, ale to nie zbudował, chciał, ja bym od razu kupowała takie coś, nie? Znaczy, w sensie, przeczytać na ten temat. Oczywiście, że później to trzeba poznać, nie? Jasne. Natomiast jest to wabik, jest to rzucenie po prostu w jakimś stopniu przynęty i jest to coś wyróżniającego i to jest budującego, co, w moim odczuciu, oczywiście to wiadomo, że w pierwszym pitchingu, tak? Bo później każdy musi poznać ten projekt. No nie powstanie film, jeśli nie zdradzicie jego końca. Nie dlatego, że ten koniec mógłby być wspaniały, tylko dlatego, że moje pierwsze poczucie będzie, że nie znacie, jaki on jest, nie? ale tak, no te formy są różne. Ale z drugiej strony, jeżeli producent dostaje setki, bądź no, nie wiem, tysiące chyba, nie, setki projektów. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Polski producent jeszcze nie, ale pewnie amerykański tak. W każdym razie, no już każdy rodzaj historii tak był już opowiedziany gdzieś tam, no ale nie był opowiedziany przez tego danego scenarzystę. Dlatego to wy indywidualnie to wnosicie. No właśnie. Wszystko to zostało w kinie powiedziane i wszyscy o tym wiedzą i najbardziej irytującą komentarzem jest to, ale to już było. Jasne. Właśnie, było, tylko może być opowiedziane na 1000 różnych sposobów. Chyba zacznę śpiewać tutaj zaraz. Właśnie widzę. Powiedziałaś, Magda, coś takiego, że scenariusz mocno różni się od książki. Jakbyś mogła, wczoraj też do tego nawiązywałyśmy, do tego, że ta praca nad scenariuszem tak naprawdę nigdy nie ma takiego definitywnego końca, dopóki te zdjęcia się nie zakończą, to są no poprawki, bo książkę drafty. Może ktoś poprawić, tak? Poprawić stylistykę, może coś tam, ale nie będzie grzebał i psuł historii. Takie mam wrażenie. Ja nie piszę książek, tylko rozmawiam czasami z ludźmi, którzy robią jedno i drugie i tam nie ma takiej ingerencji, ale nawet nie jest ona na tyle potrzebna na etapie pisania książki, chyba że zostaje ona adoptowana, bo jak wiecie, później nad waszym scenariuszem pracuje najpierw reżyser, częściowo producent, zawsze na pewno, potem stacja, w międzyczasie jeszcze kostiumograf, rekwizytor, charakteryzator, aktor, który bardzo wnosi do tego swoją interpretację, swój filtr, więc niejako jest to materiał, który oddajecie w ręce tych twórców, którzy też od siebie po prostu muszą coś do tego dodać, żeby to przefiltrować przez siebie, a każdy z nas ma inny filtr. To jest też właśnie rzecz, o której myślę warto wspomnieć, zrozumienie tego, coście napisali, tego, co było w waszych głowach. Jak dobrze byłoby to nieopisane, czasami ta intencja nie wybrzmiewa odpowiednio do odbiorców. Mówię tu już o takiej relacji typu scenarzysta na zebraniu z redaktorem i redaktor mówi, no ale nie, no to jest w ogóle co, dlaczego on to tak robi? I tu zmieniamy, tutaj wjeżdża Ferrari, no nie, no ale to w ogóle nie jest o tym. Wiecie, to jest naprawdę trudna sztuka. Pamiętajmy o tym też, że w moim odczuciu scenariusz to jest najtrudniejsza forma literacka, jeśli można ją tak określić, ponieważ ona ode mnie wymaga niezwykle dużej wyobraźni. Pominięcie jednego zdania czasami w opisie powoduje, że ja w ogóle inaczej widzę tę scenę, nie? Tak, dlatego niezwykle ważna jest dydaktyka w tym zawodzie, tak? Czy większa ilość szkół filmowych, kursów. Tak, to też biblioteka scenariuszy filmowych. To jest też takie bezpłatna, dostępna dla każdego użytkownika internetu, baza scenariuszy zrealizowanych. I teraz to jest ciekawe, że zamieszczają u nas scenariusze autorzy, którzy świadomie oddają nam swoją pierwszą wersję scenariusza, zupełnie odmienną od tego, co potem powstało i co widzimy na ekranie. I analiza scenariusza, tak w komórce można sobie czytać, jednocześnie oglądając film, daje nam pojęcie, jak bardzo, jak dużo pracy
inni ludzie wkładają w ten proces, w proces tworzenia filmu. Abstrahując od tego, że coraz częściej jednak jako producenci stosujemy inną osobę, która ten scenariusz czyta i która może wskazuje na jego plusy i minusy, czyli skrypt doktora, i jestem absolutnie orędowniczką tego procesu. Nawet w trakcie pisania scenariusza, żeby skonfrontować to, o czym piszecie, z odbiorcą, jakimkolwiek, przypadkowym nawet, nie? Bo ja też pracuję akurat bardzo często przy projektach w teamie scenariuszowym, czyli dwóch scenarzystów. No i jeden z nich mówi, wow, ale wymyśliłem teraz, ale wymyśliłem, opowiada, a drugi mówi, star, no nie. I oni odbijają to od siebie niejako na bieżąco, tak? Potem znowu już ktoś to czyta i znowu im mówi, że Boże, nie? Natomiast chodzi mi o to, że to jest bardzo cenne, żeby też mieć otwartość na to, żeby słuchać i żeby zacząć patrzeć też troszeczkę z dużą otwartością na te zmiany, bo niestety one, chyba że macie 7 milionów to na zrobienie samodzielnie, to zachęcam. Natomiast zawsze jest tak, że to będą odbiorcy. Nie? Poza tym to też jest już jakiś rodzaj ćwiczenia, nie? Czyli ćwiczenia tego, że jak potem pójdę do widza, to czy on zrozumie to, co ja chciałem przekazać, już nawet na tym etapie. Chyba w tej książce Save the Cat, jakoś niewyraźnie może ją przeczytałam, jest nawet anegdota o tym lub gdzieś ją indziej czytałam, o tym, że idź do tego baru i opowiedz tę historię i sprawdźmy, czy ona jest naprawdę taka ciekawa. Znowu po raz trzeci przytoczę mojego partnera, który mówi, że bardzo często spotyka się w takich okolicznościach, wiecie, towarzyskich i ktoś mówi, o stary, ale ci teraz opowiem historię na film. I ktoś tak opowiada tę historię, opowiada... I o stary. Tak, ale taksówkarze potrafią też opowiedzieć. Tak, rzadko jeździmy taksówkami. Kurczę. Albo tak, no w barze kogoś się spotyka, taki opowiada historię filmową, a potem scenarzysta tą historię stara się wymyślić filmowo. Tak, tak. Abstrahując od tego, że ja też mam tu też znowu doświadczenie, dostaję bardzo często taki no, pół strony albo w ogóle, ej, mam fajny pomysł, ktoś to opowiada, ja mówię, wow, rzeczywiście fajny, rozwijajmy to. I po 2 miesiącach dostaję komentarz, wiesz co, tego się nie da w filmie opowiedzieć. Bo na przykład nie ma motywacji dla bohatera, ta historia się nie potoczy, tego się nie da pokazać. Czasami sama też rzucam taki pomysł moim scenarzystom i oni mówią, bardzo fajny, bardzo fajny. I potem przynoszą mi jakieś 2 kartki, które w ogóle nie jest moim pomysłem. W ogóle jest bardzo daleko od tego, co ustaliliśmy i w ogóle nie ma żadnego punktu wyjścia, ani mojego spiritus mówiąc w tym. I mówię, ale dlaczego? Nie, no tego się nie da opowiedzieć. I to jest też weryfikacja, nie? To jest też po prostu patrzenie, bo też film to ma też jakieś swoje ograniczenia, tak? I realizacyjne. Już nawet nie mówię o tych ograniczeniach ekonomicznych, z którymi niestety, ponieważ sytuacja nasza taka box-office'owa jest no, dosyć trudna, lekko mówiąc. To znaczy, nie wiem, czy też to obserwujecie. Co ciekawe, to też jest bardzo ważne źródło informacji dla was w moim odczuciu. Czyli co się, że tak powiem, ogląda, a co się nie ogląda. To jest taki punkt wyjścia. Ja rozumiem niejako, że tworzycie z tego, co was napędza i co w was się pojawia. Ale to też może być jakaś, jeżeli chcecie tworzyć na przykład kino komercyjne, to warto zajrzeć do tego box office'u i zobaczyć, co to znaczy dzisiaj kino komercyjne, bo to jest też nie zawsze jedno i to samo. Ile tego widza jest w tym kinie komercyjnym? Teraz widza nie ma. Momencie, oczywiście dokładnie. Pojawiły się platformy, inne formy finansowania, różne inne możliwości, ale dalej ten rynek się zmienia i ten rynek staje się w moim odczuciu producenckim coraz bardziej zależny. Wbrew naszym oczekiwaniom, tak? Czyli te niezależne produkcje mają coraz trudniejszą ścieżkę, ponieważ ich sposób finansowania nijak nie znajduje odzwierciedlenia w Excelu, jakim jest struktura finansowania i też to, w jaki sposób te pieniądze mają do producenta czy też do inwestora wrócić, bo jakbyśmy wrzucili do tej tabelki dzisiejsze wyniki box office'u filmów komercyjnych, to raczej nikt by nam nie dał tych milionów. Dziewczyny, dziękuję wam bardzo za tą rozmowę. Mam nadzieję, że jakby ubrałyśmy naszych słuchaczy też w trochę narzędzi, które ten strach pozwolą zatrzymać i nad nim zapanować. Albo i nie, ale mam taką nadzieję. Teraz będziemy mieli czas na pytania z publiczności. Jeśli macie jakieś pytania do moich gości, to bardzo na nie czekamy. Cześć, halo. Magda, ostatnio robiłaś tą swoją komedię historyczną. Tak, ta Magda od komedii historycznej, dokładnie. Powiedz mi, jak pitchować komedię, bo wbrew pozorom nie jest to najłatwiejsze, bo komedia często to dialog, często to sytuacje, których nie da się w 3 minuty przedstawić. Zupełnie zwyczajnie.
To znaczy dokładnie tak samo jak każdy inny gatunek filmowy, thriller, jakby też nie popisuję się, po prostu mówię o bohaterce, opowiadam o niej i być może sam sposób opowiadania, czyli moje zaangażowanie w tę historię daje właśnie to poczucie, że znam się na rzeczy, że jestem odpowiednią osobą do tego, żeby napisać projekt historyczny. Spotkałam się w przeszłości parę lat temu z tym, że wyszłam z treatmentem filmu innego zupełnie, filmu historycznego i producent od razu na dzień dobry powiedział, no dobrze, to damy ci współautora. I to wynika z tego, że mimo tego, że jestem 20 lat w zawodzie, mimo że skończyłam szkołę filmową, mimo że parę moich projektów już gdzieś tam się pojawiło też no, jakby w teatrze i w radiu i tutaj dowiedziałam się tego, że w filmie to nie jest, to w ogóle nie ma znaczenia, to jest w ogóle inny sposób myślenia. W związku z tym tylko ważne jest to, jakie filmy się realizuje, żeby potem być dostrzeżonym przez producentów i żeby zyskać ich zaufanie. No nie tylko producentów, tak jakby to reżysera, aktorów, tak wszyscy muszą uwierzyć w tekst. Natomiast to, jak my opowiadamy o tym pomyśle, to, że znamy szczegóły z historii, to, że zrobiliśmy wnikliwą dokumentację, no to rzeczywiście nie jest bez znaczenia. Ja mam pytanie do Magdy Wleklik też. Czy są case'y jakieś w SFP takie, że jednak projekt był ukradziony i że scenarzysta bądź scenarzystka wygrała? I jakie wsparcie można dostać w takiej sytuacji od właśnie koła SFP? Dzięki. Trochę tutaj czuję się w niewygodnej sytuacji, żeby operować nazwiskami, ale tak, zdarzyły się i są otwarte sprawy, które trwają niestety w polskich sądach latami. To jest po prostu, to jest 5-7 lat nawet. Co jakiś czas wybuchają jakieś afery, medialnie są tak podtrzymywane, natomiast my jako koło scenarzystów, co możemy zaoferować, to jest właśnie ta porada prawna. Jakby tak, mamy kilku prawników, którzy mogą zająć się konkretnym przypadkiem, tylko chcemy, żeby te przypadki trafiały do nas jak najszybciej. I wtedy może dojść do negocjacji, ja tylko dopytam, do mediacji. Porada czy całe prowadzenie sprawy, bo to jest chyba też istotna kwestia raczej w kosztach, porady. Nie, porady, oczywiście, że porady. To są pracownicy jakby ZAPY, tak, to, czy stowarzyszenia. Tak, ale już ta pierwsza porada jest niezwykle istotna. Skierowanie do odpowiedniego prawnika, tak, tylko że my musimy jako scenarzyści mieć dowody, czyli zbierajmy wszelkie maile, wszelką korespondencję i nawet po spotkaniu z producentem, co też spotykam się bardzo często, sami producenci proponują, żeby po takim spotkaniu napisać maila, co było omówione podczas spotkania, jakby jakie są wnioski, bo może się nagle okazać, że dwie strony się nie zrozumiały i wtedy producent odeśle nam maila, ale nie, no, ustalenia były zupełnie inne, ale najczęściej to jest potwierdzenie, tak, no, bo jesteśmy na tej samej stronie, tak, takie powiedzenie, tak, we're on the same page. Ja mam pytanie do obydwu, pani Magdalen. Pierwsze pytanie jest takie, jak przygotować się dobrze do pitchingu? Bo mówiłyście, że coś wspomnicie jeszcze więcej na temat tego, co warto przygotować na ten pitching. I czy jest otwartość jakby w tym momencie w Polsce na przygotowywanie tych prezentacji mocno nastawionych wizualnie, tak jak wspominałaś Magdo, że za granicą jakby jest, jakby w tym kierunku należy iść. I pytanie do drugiej Magdy, czy bez bycia członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polski, tego koła scenariuszowego, można również skorzystać z porady, szczególnie właśnie, czy nie wiem, jakieś namiary na prawników, żeby skonsultować swoją umowę, jak to wygląda? Ja może króciutko, bo to będzie króciutka odpowiedź. Tak, bardzo proszę po prostu osoby spoza stowarzyszenia o maila. My każdemu scenarzyście, każdego wesprzemy. Natomiast nie jestem przekonana, jak to będzie dalej. Na pewno skieruję do konkretnej osoby. Czy też sami wyjaśnimy, bo też mamy w zarządzie Michała Zabłockiego, który ma ogromne doświadczenie prawne i też często on udziela po prostu bardzo konkretnych odpowiedzi. Ja też myślę, że Magda już bardzo powiedziała dużo na temat tego, jak przygotować się do pitchingu, czyli te wszystkie kwestie związane z tym jej przykładem, czyli tym, jak była dobrze przygotowana do prezentowania swojego projektu, jak dobrze znała charakterystykę bohatera, jak bardzo wnikliwie była z tym projektem związana też, tak, w taki sposób. Myślę, że to jest naprawdę bardzo łatwe do odczytania, że my doskonale wiemy, dlaczego ta historia, właśnie o czym ona opowiada i krótko. I przyznam szczerze, ta forma wizualna
jest bardzo przydatna też, bo ona pozwala też tę waszą historię zobaczyć na takim szerszym obrazku. Z tego względu, że ta charakterystyka też jest bardzo ważna, właśnie jakiś kolor, jakiś konkretny bohater. Bardzo często są też projekty, które są na tyle skomplikowane w kontekście swojej treści, że na przykład osoba, która je czyta, może nie wyobrażając sobie na przykład, kto miałby odgrywać rolę takiego bohatera, troszeczkę się pogubić. To nie jest zarzut do tekstu, to jest zarzut do osoby, która nie ma tylu kompetencji w kontekście czytania. To znaczy, jeżeli ja opowiadam skomplikowaną historię i na przykład sugeruję, że to gra, nie wiem, Jerzy Sztur, to czytający niejako podąża za tą twarzą i troszeczkę łatwiej jest mu się z tym tekstem zapoznać. Ja się z tym spotykam w kontekście seriali najczęściej, no bo w filmie jest to, myślę, zdecydowanie łatwiejsze, ale jeżeli chodzi o serial, to na pewno może być bardzo pomocne. A jeżeli chodzi o formę, no to jest ona zależna od tego, w jakiej formule odbywa się pitching, bo pitchingi są też w bardzo różnych formułach. Są w formule audiowizualnej, jeżeli pokazuje się jakąś prezentację na ekranie, w której dopuszczony jest dźwięk i obraz, ale są też w formule takiej one-to-one, więc myślę, że tutaj zdiagnozowanie tego i odpowiedź na to pytanie jest na tyle złożona, że w zależności od okoliczności, ale też podkreślam, że bo chciałam też to, żeby to wybrzmiało, że ja jako producent, ale też mówię za moich kolegów, kilku producentów, jesteśmy naprawdę bardzo otwarci na to, żeby budować z Państwem relacje i wydaje mi się, że zanim przejdziemy do pitchingu, fajnie byłoby po prostu powiedzieć sobie: cześć, chcę pisać, piszę, mam to i tamto, chętnie wyślę i chętnie sobie z tobą porozmawiam. Czyli zacząć od tej formy relacji, nie wiem, nie będę tego porównywać do tego, że musimy zdecydować, czy wchodzimy do Carrefoura, czy do Żabki, nie? Żeby coś tam kupić. Ja tutaj jeszcze może na zakończenie taką pozytywną informację. Usłyszałam od Magdy dzisiaj określenie moi scenarzyści, mój scenarzysta, i to nie w odniesieniu tylko do twojego męża. To może mam kilku. Ale też jako scenarzystka też bardzo szybko przechodzę w taką narrację: mój producent, o, to jest mój producent, to jest mój reżyser. I to jest właśnie to pozytywne, to co wynosimy z naszej współpracy, że tworzymy jakiegoś rodzaju rodzinę filmową, przyjaciół. I potem, jeżeli jeden projekt nam się powiedzie, czy nawet jeżeli po prostu nasza współpraca będzie dobrze się układać, będziemy czuć, że robimy ten sam film, i nawet jeżeli ten film nie powstanie, to przy następnym projekcie już być może będziemy musieli my jako scenarzyści włożyć mniej energii w jego przygotowywania, ponieważ my już nie będziemy rozmawiać z obcymi ludźmi, tylko ze swoimi producentami. Swoimi partnerami. Zdecydowanie. Super. Magdy, obydwie dziękuję wam pięknie za tą rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu za obecność.